Witaj w Paradise City, stolicy ostrej jazdy. Odkrętych szlaków White Mountain po gąszcz ulic w centrum Paradise. Drogi miasta należą do ciebie. Możesz pojechać każdą z nich. Takiej jazdy ten świat jeszcze nie widział. Każda droga w Paradise City to wyzwanie. Rejestrujemy każdy rekord czasu i kraks na każdej drodze. Gdy zapragniesz adrenaliny, stań na światłach i zabuksuj kołami. Przygoda czeka na każdym skrzyżowaniu. Mety w Paradise City są w jednej z 8 lokacji. Po jednej w każdym kierunku na kompasie. Na północy jest Country Club. Na północnym wschodzie siedziba Coast Guard. Na wschodzie Waterfront Plaza. Na południowym wschodzie stadion baseballowy Wildcatsów. Na południu stocznia Naval Yard. Na południowym zachodzie Rancho Lone Stallion. Na zachodzie elektrownia Wind Farm. A na północnym zachodzie obserwatorium. Jako nowy przybysz dostajesz Learner's Permit, warunkowe prawo jazdy. Wygrywaj zawody, aby uzyskać punkty do prawa jazdy. Wygrane dadzą ci w końcu wyższe prawo jazdy i nowy wóz. Świat jest pełen niespodzianek. Dowiesz się o nich podczas jazdy. Reszta zależy tylko od ciebie. Radio Crash FM i DJ Atomika, wasz przewodnik po ulicach Paradise City. Najpierw potrzebne jest zdjęcie do Learner's Permit, czyli warunkowego prawa jazdy. I to by było tymczasem wszystko. Jeśli masz podłączoną kamerę USB, można będzie użyć czegoś bardziej osobistego. Mając warunkowe prawo jazdy, można jeździć po całym Paradise City. Najlepsi kierowcy mają prawo jazdy Burnout, ale na taki papier trzeba sobie dobrze zasłużyć. Teraz przejdźmy na złomowisko, aby wyposażyć cię w jakiś wóz. Musi ci wystarczyć ten Hunter Cavalry. Jest to wóz do akrobacji, jednak zarazem dość uniwersalny. W sam raz dla nowicjuszy takich jak ty. Wóz jest trochę sfatygowany przed akcją, warto więc znaleźć warsztat samochodowy i naprawić go. Najbliższy warsztat zaznaczyliśmy na twojej mapie, o tutaj. Jest tuż za rogiem Angus Wharf. Okej, sprawdźmy tylko, czy to coś jest na chodzie. Przytrzymaj gaz, aby uruchomić silnik. To twojej mapy dodana zostanie piekielna trasa dla tego wozu. Pojedziesz jako ścigany. Jesteś tutaj. Uciekasz na południowy zachód do stoczni Naval Yard. Jeśli zjawisz się tam w jednym kawałku, dostaniesz punkt do prawa jazdy. Ekranu wskazuje metę, a znaki drogowe ułatwiają znalezienie następnego zakrętu. Wszystkie skróty trzeba znaleźć samodzielnie. We'll be right back.
zmienić kolor, przejedź przez lakiernię. Przy pierwszym przejeździe stacja zostaje dodana do Twojej mapy. W zawodach są wpisywane do Twojego prawa jazdy. Seria zwycięstw daje Ci wyższą kategorię. Mapa u dołu ekranu pokazuje okolice, a znaki u góry ekranu nazwę ulicy, na której jesteś. To jest wyścig. Jesteś tutaj. Kierunek północny zachód do elektrowni Windfarm. Brawo! To zwycięstwo daje Ci prawo jazdy kategorii D. Wszystkie dotychczasowe zwycięstwa znikną z mapy, więc możesz zdobywać w tych wyścigach nowe punkty do nowego prawa jazdy. Uczcij zdobycie wyższego prawa jazdy nowym wozem. Hunter Mesquite jest już na Twoim złomowisku.
Paradise City jest usiane billboardami Burnout. Czy zdołasz zniszczyć wszystkie z nich? Rampy z migającymi światłami. Nie ma lepszych miejsc w mieście do wykręcania akrobacji w powietrzu. Odkryjesz bramkę z żółtym znakiem, zmieć ją, a znajdziesz skrót. Aby wykonać bączka, najedź pełnym gazem na rampę i zaciągnij ręczny, aby wóz obrócił się przy wyskoku. Przygotuj się do wyścigu. Jesteś tutaj. Kierunek południowy wschód do stadionu Wildcatsu. Thank you.
Nakamura SI7 krąży teraz po Paradise City. Aby dodać go do swojej kolekcji wozów, uziem go. Piekielne trasy są przygotowane dla określonych wozów. Przyjedź odpowiednim wozem i wygraj, a uzyskasz nagrodę specjalną. Zobaczysz Ściganta, uziem go i zdobądź wóz. Piekielna trasa dla tego wozu. Osiągnij wymagany czas, aby zdobyć podrasowany model. Wykonasz takedown. Wrak zostanie przewieziony na złomowisko. Znajdź złomowisko i odbierz wóz. Zwiększaj kolekcję wozów, a potem znajdź złomowisko takie jak to, aby zmienić brykę. W Paradise City jest 5 złomowisk. To jest wóz agresora.
taranując i uziemiając wozy innych kierowców tombryką, szybciej uzupełnisz dopalacz, którego możesz użyć w każdej chwili. Sypać, znajdź warsztat. Warsztaty samochodowe zostaną dodane do twojej mapy, gdy je znajdziesz.